Tragiczny wypadek pod płockiem. W niedzielę, 25 sierpnia, w czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginął 21, letni kierowca i 16, letnia pasażerka. Dwoje pozostałych pasażerów w wieku 18 i 22 lat zostało rannych. W ciężkim stanie jest również starsze małżeństwo, które podróżowało drugim z pojazdów. Policja przekazała szczegóły. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę 25 sierpnia nad ranem pod Płockiem, w miejscowości Brody Duże. Służby otrzymały zgłoszenie przed godziną 11. Na drodze krajowej nr 62 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jednym z pojazdów podróżowały cztery młode osoby w wieku 21, 16, 18 i 22 lat. Drugim z samochodów jechało starsze małżeństwo, oboje w wieku 68 lat. Jak przekazała nam płocka policja, śmierć na miejscu poniósł 21-letni kierowca i 16-letnia pasażerka z Volkswagena. Wszystkie pozostałe osoby biorące udział w zdarzeniu zostały ranne. Stan małżeństwa określany jest jako ciężki. Są wstępne ustalenia. Policja przekazała nam, że w śmiertelnym zdarzeniu brały udział Volkswagen i Mercedes. Do tragicznego wypadku doszło. Na miejscu swoje działania cały czas prowadzą służby. Według wstępnych ustaleń policji, 68, letni kierowca Mercedesa z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z Volkswagenem, którym podróżowały cztery młode osoby. Niestety na miejscu zginął 21, letni kierujący Volkswagenem oraz jego 16, letnia pasażerka. Pozostałych dwoje pasażerów Volkswagena w wieku 18 i 22 lata trafiło do szpitala. Do szpitala, z ciężkimi obrażeniami, trafili również 68, letni kierowca oraz 68, letnia pasażerka Mercedesa, przekazała Monika Jakubowska. Rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Płocku o wypadku chwilę przed godziną 11 informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W pierwszym komunikacie przekazano, że zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Niestety poszkodowanych jest więcej. Na miejscu policja wykonuje czynności pod nadzorem prokuratury. Utrudnienia na DK62 mogą potrwać nawet kilka godzin. Wyznaczono objazdy dla kierowców przez miejscowości Mała Wieś oraz Bodzanów. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności tragedii.